Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Planowanie usług gastronomicznych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Obliczanie marży gastronomicznej. Marża gastronomiczna równa się cena zakupu netto razy procent marży gastronomicznej. Obliczanie ceny gastronomicznej netto. Cena gastronomiczna netto równa się cena zakupu netto plus marża gastronomiczna. Obliczanie ceny gastronomicznej brutto. Cena gastronomiczna brutto równa się cena gastronomiczna netto plus VAT. Ceny w działalności lokali gastronomicznych tworzone są na podstawie ceny surowców kupowanych w celu przygotowania potraw wytworzonych we własnej kuchni. Występuje nieograniczona liczba kombinacji wielu surowców w różnych proporcjach, z zastosowaniem różnorodnych technologii obróbki, umożliwiająca wytworzenie prawie nieograniczonej liczby potraw, których ceny są kalkulowane w zakładzie gastronomicznym. W branży gastronomicznej istnieją trzy metody tworzenia kalkulacji cen: tradycyjna kalkulacja cenowa, system cen kalkulacyjnych, zmodyfikowany system kalkulacji tradycyjnej. W tradycyjnej kalkulacji cenowej podstawą do opracowania cen potraw jest sprawdzona receptura potrawy, na którą składa się grupa surowców z zaznaczeniem ich wagi, a także opis kolejności i sposób obróbki tychże surowców, wartość surowców w przeliczeniu na jednostkę wagową w cenie zakupu oraz marża gastronomiczna na pokrycie kosztów stałych przedsiębiorstwa. Tradycyjna kalkulacja cenowa jest wrażliwa na ceny dostarczanych surowców. W systemie cen kalkulacyjnych podstawą do opracowania cen potraw jest sprawdzona receptura potrawy, na którą składa się grupa surowców, z zaznaczeniem ich wagi, a także opis kolejności i sposób obróbki tychże surowców. Katalog cen ewidencyjnych surowców zbliżony do ceny zakupu. System cen kalkulacyjnych daje możliwość zachowania niezmienności cen w krótkim okresie. Zmodyfikowany system kalkulacji tradycyjnej zakłada: odejście od wahań cen potraw w wyniku zmian ceny detalicznej surowca, że ceny potraw mogą być zmieniane dopiero w sytuacji istotnych zmian cen zakupu. W zmodyfikowanym systemie kalkulacji tradycyjnej zakłada się kwotowe ustalanie cen gastronomicznych surowców. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.